Witam. Dziś wymieniam poduszkę kolanową Ford Mondeo MK4 2010 rok. Może wydawać się skomplikowana, jednak nie jest to zbyt skomplikowane. Ja to robię w ten sposób. Wykręciłem całą kolumnę kierowniczą. Trwało to 15 minut. Jest ona przykręcona na 4 śruby dziesiątki. Jedna, druga, tu jest trzecia, czwarta. Następnie mamy możliwość wsadzenia ręki, by odkręcić dwie śrubki, też na krótką dziesiątkę, i żeby wymienić tą poduszkę. Wiadomo, trzeba odciąć wszystkie kostki. Mamy tu cztery sztuki kostek, powypinać z klipsów plastikowych. Trzeba uważać po prostu, żeby nie uszkodzić tu zegara przy wyciąganiu tej kolumny. Pokażę może tą kolumnę. Aha, no trzeba zacząć od odkręcenia tutaj tej osłony, która jest pod kierownicą. Jest to na Torxa i na kluczyk bodajże na siódemkę. Tutaj mamy może tą kolumnę kierowniczą całą. Tak jak mówiłem, wkręcamy tutaj jedną, drugą, tu od spodu jest ta trzecia i czwarta, no i wiadomo, musimy odkręcić krzyżaka. Staramy się tak, żeby ten krzyżak nam się nie obrócił, żeby kierownica była na wprost. Ja sobie tam nacechowałem wstępnie pisakiem, jak ma przyjść. Także bez wykręcenia tej kolumny nie uda się to. Nie ma możliwości, nie da rady tam wsadzić ręki od spodu, próbowałem. Także może nagram, za chwilę dogram, jak wyciągnięta jest ta poduszka.